to make it worldwide. Będę dzisiaj wylewać i układać tutaj kamyczki, żeby zrobić taką ławę, takie równe miejsce. Musieliśmy trochę gibnąć naszą pompę, bo od ciężaru i od wilgotności gleby siadła. Teraz jest. Według poziomicy teraz jest ok. Mamy piękny dzień, więc wyciągnąłem Magdę na hulejnodze na grzyby. A co? Testujemy ją po prostu. Więc jeździmy we dwójkę, chociaż to nielegal. Mandat za to grozi, 500 zł i w ogóle. Także jedziemy sobie na grzybki. Jadąc z paczką matu widziałem, jak pan stał przy drodze samochodem i pakował do reklamówki jeden za drugim. Więc mówię do Magdy, chodź, pojedziemy, zobaczymy, bo może akurat. Nie jedz, nie wolno. Wścieklizny dostajesz, bąblownicy i wszystkich innych tych. No właśnie, tfu. Bo niedojrzałe. No widzisz, pewnie lis się na to zsikał, a ty to zjadłaś. Jak mogłaś? Borówki? No ale to osikane. Patrz, ile ich jest, ty, pełno tu ich jest. Patrz, tu jest ich pełno. Pełniusieńko. Patrz. Czyli borówki to jagody, nie? U nas borówki, a w większości części Polski mówimy jagody. Poczekaj, tu grzyby dwa wielkie. Ty zobacz to. To takie same jak tam. Co to jest? Ale duże. To takie purchawiaste właśnie. Ale to chyba jest jadalne, ale nie wiem. Jak się nie zna liba, to się. Ty, naprawdę jest krzaka. Ty wiesz, ile będzie hejtu? Ile będzie gadania? No. Ja wiem, za dziecka żeśmy tak jedli, jakoś żyjemy. Ale za dziecka to były inne czasy. Lato było latem. Każda pora roku była porą roku taką, jaka powinna być. Wiosna wiosną. No to tak. No powiedz, że nie. Było tak. A teraz? Były 30 parę stopni. Tak. Nikt nie cierpiał. A teraz? Teraz jest 30 parę stopni i... Jak to ktoś ostatnio napisał nam w komentarzu, nie wypowiadajcie się na temat tematów, których nie rozumiecie. Pogoda to pogoda, klimat to klimat. Tylko, że no ja żyję prawie pół wieku na tym świecie i pamiętam, jakie były lata, jakie były upały i nikt nie narzekał. No. A teraz piorą mózgi. Teraz, żeby było lato ładne, ciepłe, naprawdę. Teraz są 3 dni upałów i wszyscy umierają. I będziemy się wypowiadać na takie tematy, bo tak samo to jest nasze życie. A jak komuś się nie podoba, wystarczy przełączyć kanał. Bo ludzie, którym nie pasuje nasz tok myślenia, nie powierzą do nas. No tak, bo ja nie rozumiem ludzi, którzy jakby nie rezonują z nami. Nie rezonujesz, wypadasz. Proste i logiczne. Ja oglądam na przykład ludzi, których lubię oglądać i słuchać. Jak mnie ktoś denerwuje, to przestaję oglądać. Bo to jest marnowanie czasu. Oglądanie czegoś, co Cię nie interesuje, to jest marnowanie czasu. A czas jest cenny. Dokładnie. Bo jest, szybko ucieka. Dlatego tak dużo kanałów przestaliśmy oglądać też. Bo nas po prostu wkurwiają. Tutaj na tych... Na brzozie. Patrz, jakie rosną. Wyglądają jak pieczarki. A to chyba huby są, nie? Nie wiem. Co to jest? Chyba tak. Raczej młode huby. No, pachną chubą. Teraz patrz pod nogi, bo to są grzyby. Co ty gadasz? Wreszcie są grzyby. Czyli jak po polu minowym. Jest grzybek. I rozglądaj się, bo takie rosną, wiesz. Co to za grzybki? To podgrzybki. Podgrzybki, to trzeba uważać. Tam jest jeszcze i tam. No to zbierasz, nie? Tak. No.
Ale piękne. Znowu nie mam noża. Jak zawsze. A ja noże mam tyle. Muszę zakupić nóż z scyzorek przywieszany do kluczy. No przecież mamy. A, taki malutki. No dobra. To jak ja mam iść, żeby nic nie zdeptać? Zobacz, Madziu, co ci znalazłem. Co tam jest? Grzybki? Znalazłem ci gniazdko, żebyś sobie uwiła. Nie no, leżało tutaj w jagodach. I tu chyba kolejne leży. Jezu, ile tych jagód jest. Borówek. Szok. Uwielbiamy drzewka. Znaczy choinki. Różnego typu. Nie wiem nawet jak się nazywają, ale są piękne. Więc sadzimy takie sobie też i na działce, i w domu. W domu to kilkadziesiąt już żeśmy nasadzili nowych drzew iglastych. Wcześniejszy właściciel obsadził praktycznie całą działkę, a my dosadzamy cały czas nowe. Lubimy bardzo choineczki. Prawda, Madziu? Nie wiem, mają swój urok. I nie lubimy ścinania na święta. Niektórzy mówią, a co wy o tym wiecie? Przecież takie drzewo specjalnie po to jest hodowane. To tak jak ty jesteś specjalnie po to hodowany, żeby potem ci łeb obciąć. Nie, bo to inaczej podchodzi do tego człowiek, który właśnie zasadzi sobie drzewko od małego. Tak. I czeka. I wiesz, że na przykład minęło 5 lat, a ono jest takie. I sobie myślę, Boże, 5 lat rosło. Ja tyle czekałem. I sobie patrzysz na tą choinkę, ta, którą masz ozdobić do ten. I sobie myślisz, Boże, tyle lat to drzewo musiało rosnąć, żeby go ściąć. To no, jest bez sensu. No tak jest. Ale wielu ludzi konsumpcjonizm po prostu ma w głowach. Trudne tematy. Nie wypowiadajmy się na takie tematy. Ale grzybka znalazłaś. Co to jest? Kozak? Kozak, no u nas. Czemu to obrywasz? Aha, bo to jest ten. Bo brudne. No, żeby nie pobrudziło. Ładny, ale szkoda, że tylko jeden. A nie, może być więcej, ale tego zobaczyłam. No wracamy już do siebie na nasze włości i tak patrzymy po drodze. Co można zebrać jeszcze? Zobacz, co jeszcze? No. Także dzisiaj będzie makaronik z grzybkami. W taką dróżkę nas zawlekło. Ale hulajnoga dziel nie daje rady. Przyjechaliśmy do takiej fajnej, małej miejscowości, pięknej. Wszystkie domy są piękne. Jest tutaj taki pałac. I z tego pałacu dogadaliśmy się z właścicielem, z ojca. Kupiliśmy sobie szafki nocne, lampki nocne, biurko i wiele, wiele innych rzeczy. Wszystko do przyczepy. Po tanio. Nie tak jak w Ikei drogo, bo Ikea to teraz ma takie ceny, że szok. No i jeszcze biurko rozkręcamy. Już prawie całe rozkręciłem, Madzia walczy z jedną śrubą. A szafki nocne jakie fajne. I w ogóle lampki. Jeszcze radio miało być, ale no pan mówi, że radia nie znalazł. W którą stronę się odkręca? W lewo. Zawsze w lewo się rozkręca. Dobra. Tak. Miejsce fajne, bo my lubimy takie starodawne budynki, jak wiecie. No. Więc to, że przyjechaliśmy akurat nie do jakiegoś starego hotelu, tylko do jakiegoś pałacu, to nas bardzo zaskoczyło. Tu jest fajny patent na ścianie. To jest starego typu ogrzewanie na wodę. Na takie solary, jak to się mówi? Kolektory? Kolektory. Nie wiem. No mega. To jest taki stary typ do podgrzewania wody. Ale to był terenu fajnego. No pięknie, pięknie tu jest. To jest taki duży ogród. To jest w ogóle kosmos. Ach. Jedziemy. Jedziemy dalej. Taką drogą nas poprowadziło Google, bo wybieramy się na tak zwane Kaszubskie Oko. Bo z racji tego, że byliśmy tutaj po prostu zrobić zakupy,
nawigacji już prawie dojechaliśmy i to na górze, co jest tam, to jest zapora na tym oku. Tak, to jest to oko. I zobaczymy, co to jest. Jak widać, pogoda jest naprawdę jak na ostatnie czasy piękna, więc żal by było nie skorzystać. Miejsce to sobie już wiosną, a nawet chyba jeszcze zanim przyjechaliśmy nad morze, wyczailiśmy na gogle, bo chcieliśmy wiedzieć, gdzie są takie miejsca, żeby zwiedzać. Oczywiście później okazało się, że nie ma czasu. No i teraz przypadkowo zwiedzamy, bo jesteśmy w okolicy. Mieliśmy tu też podjechać, jak skończymy pracę na Helu, no ale cały czas jest jak jest, pogoda jest słaba. No i tak to wygląda, nie? Taka wieża, ale wieje. Nie wiem, czy będzie mnie słychać. Fajna wieża, widokowa. No i z tej strony mamy całe to Kaszubskie Oko, czyli ten taki ala zalew no, nad Jeziorem Żarnowieckim. To znaczy z wyjścia jakby z Jeziora Żarnowieckiego, ale pewnie się nie da tego zobaczyć. Ale ty fajnie wyglądasz. Czemu? No nie wiem, jakoś tak. Taka sportowa jesteś. Taka na szybko ubrana. Ja tam cię bardzo lubię w leggingsach. Chociaż znaczy... niektórzy potrafią w komentarzach pisać, jak tak można chodzić, jak prostytutka, że no, widać ja całe też twoje lubię, ciało. Bo to jest... Wiecie co, leginsy są, ja bardzo lubię leginsy od dziecka, no. Bo są wygodne i do kampera są rewelacyjnym zamiennikiem spodni, bo spodnie zajmują dużo miejsca, a leginsy malutko, a jak chcę, żeby mi było ciepło, to ubieram dwie pary i problem z głowy, także ja spodni ze sobą nie włożę ze sobą i mogę dzięki temu upchać dużo leginsów. No i fajnie w tym wyglądasz. Dobra, chodźmy tam. I tak to wygląda stąd. I tam nasz kampereczek stoi na poboczu, no bo wszystko zamknięte, bo już nie sezon. No i doszliśmy wspólnymi siłami. I tak to wygląda. Rewelacji nie ma. Wiem, że rewelacji nie ma. Myślę, że wolę takie jeziora. Ale mi się to wiesz, czym kojarzy z tym naszym w Bielawie. Trochę, nie? No trochę. Z zalewem. Chociaż tam jest ładnie. Ale pizga. No. Nie wiem, czy widać cokolwiek. Kurde. O. Tak przez kratę. Widać? Tam widać. Jeju, jak wieje. No, także byliśmy, zobaczyli, dupy nie urwało. No. Możemy spadać dalej. Możemy. No cześć. Cześć, tak. Ty Sławomir. Trzeba wydać trochę pieniążków. Pokaż ludziom, jaką ty masz stylułę. Nie, a nie, że się zachwycasz moją. Nie, ja nie mogę się pokazywać. Bo ja to jestem typowy wieśniak, nie? Marek dzisiaj wyskoczył. Bo to nie była planowana wycieczka, ona miała być jutro i mieliśmy wszystko zaplanowane cały dzień dzisiaj i cały dzień jutro, jak rozplanować pracę, a pan nam nagle zadzwonił, życzę szybciej przyjechać. No, dziś. I wszystko nam się posypało, dlatego wyglądamy jak wyglądamy, ale ta nam walić to. No trudno. Ja mówię do pani, że przepraszam, że wyglądam jak wieśniak. Ale się cieszyliśmy. Dla mnie to żadna ujma być wieśniakiem. No. Tylko chodzi o to, że no, czasami do ludzi trzeba wyjść jakoś tak, no. A ja kalosze, kufajka. Ważne, że zdążyliśmy. Ale ładny widok tu jest. Nie? Nie. O, to tutaj, jak jechaliśmy pierwszy raz na działkę w tym roku, no. To tą drogą, z tymi torami, co się dziwiłam. W nocy wyglądało to tak, ja nawet nie wiedziałam w ogóle. Potem dopiero mi napisaliście w komentarzu, że to właśnie to miejsce. Także tak to wygląda tutaj, ta elektrownia z boku. Bo akurat nas tak prowadzi nawigacja, że tak wracamy do kampera, znaczy do, no... kamperem na działkę. Tak się przyzwyczają, że zawsze mówię, że wracamy do kampera. Fajne, takie no. Stoły, takie, o to mi chodzi. O. Te po kablach no, fajne ja są. No, takie na Oliksie, no ale weź to przewieź. Kamperem nie przewieź, żeby nie wejdzie przez drzwi, cholera. No, a patrz jakie oni tu mają, ale z kablami. Ale to wygląda strasznie. Taka elektrownia. Brzydko jak nie wiem. No bo te wszystkie te stufy i w ogóle. A jaki asfalcik specjalnie dla nas. Normalnie kurki jak u nas. A w jakiej stronę? No, człowiek by normalnie tak aż tego nie odczuł, ale kamper tak, bo kamper jest. No ale jedziemy no. Cały czas po górę. Jest to może szok. O, tu już będzie chyba końcówka tej góry. Ale czuję się jakbym jechał do ciebie normalnie tam. Powoli, no. My unikamy raczej takich terenów, no ale to kto wiedział? Już chyba będzie w miarę płasko albo z górki. Uff, daliśmy radę. No,
się silniejszy silnik, ale kto o tym myślał, kupując kampera na spontanie? My nie. Ważne, że jedzie. Ale wypasiona łąka. Zobaczcie, ile krów przylazło. Tutaj ich jeszcze nie widzieliśmy. I tak sobie chodzą po tych wszystkich łąkach tutaj, które są nieużytkami, i koszą. Bo są takie stada. Na początku wiosny widzieliśmy, jak je przywozili takimi traktorami, a one teraz sobie nawet nocą są, bo nieraz słychać, jak muczą w środku nocy. No i tak, trochę gratów do przyczepy przywieźliśmy. Czyli biurko, szafki nocne, lampki. Pan miał mieć jeszcze inne rzeczy, no ale nie wszystko miało. Także z OLX-a praktycznie nowe. Po drodze do paczkomatu i na pocztę wstąpiliśmy do Młodego Lasu na grzyby. Madzia obczaiła sobie najpierw, że są. Co jest? Co tu jest? Nie wiem, no może to właśnie te będą. Tylko, że na razie są takie małe. Aha. I tutaj gdzieś, czekaj. Ja zbierałam te, tylko to przeszło. Czekaj, dam szerszy kąt, bo tak to słabo widać. To właśnie tak ciężko tutaj ciasno bardzo. Aha. Ale jaki młodnik. Patrzcie, tu jest taki młodniczek, on jest potężny. Widzisz? Co jest? Co masz? No jakie grzybeczki? Maślaki. Tak? Mama ci potwierdziła? Tak, mama mi już szybko potwierdziła. Że można zbierać. No to spoko. Czyli znowu będziemy żreć grzyby? Tak. Duży, nie? Duży, no. No ostatnio było jeszcze większe, tylko my ostatnio pomarańczowe. A nie wiem, czy nie będzie robaczywy. Czekaj, sprawdzę od razu. No bo taki jest trochę ta noga, nie? Mokry jest po prostu, mi się wydaje. Czy no, jest robaczywy trochę? Nie, nie widzę, że było. No, grzybki nazbierane, nie za dużo, żeby dla innych zostało, bo my nie jesteśmy zachłanni i lecimy na tą pocztę do impostu, zakupy, kuriera, także mamy trochę. Patrzcie, co tutaj mamy. Wiecie co, ja od zeszłego roku polowałam na muchomory, bo znaleźliśmy, ale mieliśmy wtedy problem z prądem i się nie dało usłyszeć. I teraz patrz. Szok, 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 szok. Niektórzy uważają, że to nie są grzyby, tylko że to są trojaki, a to jest dobra rzecz. Niektórzy uważają, że to są grzyby silnie trujące, ale jak się wczytacie, to dowiecie się, że jest zupełnie inaczej. Bierzemy się za suszenie grzybków, ale takich innych, zakazanych bardziej. Znaczy nie jest zakazany. No nie jest zakazany, ale wiesz, jak to przez zakazane? Ludzi jest w głowach ich zakazany. Zakazany, tak, uznany za trujący. Tak. No i będziemy suszyć w naszej susarce. To jedzenie na zimę. Jedzenie na zimę. Dobre. Dzisiejsze zbiory Madzia nazbierała. Takich ładnych, czerwonych grzybków, białe kropeczki. Takich z bajki. Ktoś pytał ostatnio, czy my to tak na serio, czy to jakiś fake? My na serio. No bo ludzie jak czegoś nie wiedzą, to twierdzą, że to nie istnieje. To jest teoria spiskowa i takie tam. A wystarczy się troszkę interesować. A tu się już wysuszyły. Te są już do woreczka pozbierane. Pozbierania. Produkcja idzie pełną parą. No bo jak się wysuszy, to nic niewiele nie zostaje. A no wiem. Podobno dzień... A dzisiaj ile pozbierałaś? Jest pół reklamowy, nie? No, ale też nie przesadzałam, żeby właśnie wysuszyć. Trzeba mieć naprawdę duży zapas. Dlatego tak dokładam. Aha. Żeby nam starczyło na zimę, dla obu nas. No tak. Niam, niam. Marek tam w tle tnie drewno. A ja robię pierwszy raz nalewkę z muchomora czerwonego do nacierania na stawy, bo czytałam, że jest bardzo, bardzo dobra i Marek powiedział, że on chce, żebyśmy mieli. Mieliśmy zrobić to razem, ale on teraz robi co innego, więc... Ja się tym zajmuję, część muchomorów pójdzie właśnie na nalewkę. Część zmieszam ze smalcem, żeby zrobić maść do nacierania, ale to będą do tego potrzebne suszone. Tutaj właśnie sobie przygotowuję do suszenia. No i suszone też się mikrodawkuje. Poczytajcie trochę o muchomorach, to jest bardzo ciekawa roślina. Oczywiście nie je się ich na surowo, bo można sobie zrobić krzywdę. Wiele roślin dziko rosnących nie można jeść na surowo, a po odpowiednim przetworzeniu są wręcz bardzo zdrowe. Na przykład dziki bez, którym zaraz też się będę zajmować.